Nie wysłałam jeszcze. Poszłam na pocztę, chciałam wysłać. I to kupiłam, bo mi wcisnęła w okienku baba na poczcie. Zobacz, no śmiechu kurwa wał. Wałek, tłuczek do mięsa, kurwa, szczotę do butelek, mycia, po mleku i po śmietanie, kurwa, odświeżacz powietrza, kurwa, farby szkolne kupiłam i kurwa patrzę kupiłam i na uszy dla dziecka kupiłam. Mikołaja. Kurwa, czujesz? To jest poczta, to jest chujnie poczta. A jakie płyny są do mycia naczyń? Do mycia podłogi. A do szyb jest, do czyszczenia szyb? Też. Też? O, widzisz. To super. A do drewna jeszcze jakiś ten, balsam? Też, tak, to popatrz, wszystko jest. I kostka do ubikacji też jest? Też jest, tak. O, widzisz. No to cudowna rzecz. A spożywka? Łyżki, szampony, grzebienie, okulary, slipy, wszystko. Koła, pontony, kremy, bajery, wszystko można kupić na poczcie polskie. Normalnie jak na bazarze. Pani się wie, pani co? Piaseczki mamy w tej chwili takie malutkie. To bajeczki są? Tak, takie bajeczki, to są takie z tymi grubymi kartkami dla małych dzieci. No właśnie o to mi chodziło, super, tak, tak. I mamy gry. Jakie mamy gry? Jakie gry? Jakie? Gry mamy, planszowe. Aha, planszowe, a Chińczyk jest? I to tak dojdzie do tego wszystkiego, że niedługo będzie kurwa na poczcie, co? Kalafior będzie można kupić. A w warzywniaku będziemy kurwa listy wysyłać. Listy, kartki, pocztówki, paczki. Myśli pan, że do tego może dojść? No jak najbardziej, zobaczysz. Nie, Chińczyka nie mamy. Aha. A Monopol? Grzybobranie, super. O czym jest ta gra, tak grzybobranie? Tam są takie dwa koszyczki, takie grzybki w środku się rozkładane na planszy. No i się tutaj kątką się zbiera. Super. To dla dzieciaka od ilu lat? O, niedługo to się wibratory będzie można kupować na poczcie. Niż w aptece. W sex shopach. Pani ci podbija list, buch, a spod z szuflady wyciąga wibrator. No, nowiutki na baterii. Kupuje pani? Japan. Made in China. A dla dziewczynek jest coś, jakaś gra? Tu jest modelki na wybiegu. Tam są takie kartoniki i można... Co tam jest? Co tam jest? Kartoniki takie w środku i można różne stroje układać. Domestos jest? Tak, Domestos, Ajax. Ajax, a mydełka też są? Też są. Papier toaletowy jest? Tak, szampon. O, jaki szampon? Natura, Joanny. A coś na łupiesz jest? Jakiś szampon? A co na tej poczcie jeszcze tam było? No jak to, co na tej poczcie było? Dziecko weszło w ponton i zaczęło tak, jakby był na wodzie. Stary oglądał slipy i przymierzał se do jaj, a ona okulary te słoneczne zakładała na mordę. I tak było kurwa na poczcie. Chyba się wybierają kurwa na majówkę. No bo to przecież kurwa pojęcie ludzkie przechodziło, co na tej poczcie się kurwa działo, aż awantura powstała. Nie można, bo poczta nie handluje żywnością. A co, a w ogóle, czy, a zabawki? Ale z kim ja rozmawiam, przepraszam? Zenia. Proszę? Zenia ze szkoły. Jaka Zenia? Koleżanka. Boże, z kim pani rozmawiać? Nie poznajesz koleżanki? O. Nie. Ale śmieszny. Co wy odstawiacie? Chocki, klocki, co to jest? Poczta, kurwa, czy bazar? No. I zaczęli się szamotać, on złapał starego emeryta i chciał go ogleba, a stara zaraz wyszła z laską, bo to jego żona siedziała obok na krzesełku, bo miała nogę chorą i chciała go bić laską po plecach. Tego co wstrzął awanturę. No i co tam słychać u ciebie, kochaniutka? Jak tam sprawy? A z kim pani chce rozmawiać? No z tobą. Halo? No nie poznajesz po głosie? Nie. Pamiętasz, jak żeśmy się wyzywały w podstawówce? Nie.
Gruba Lola na ciebie mówiła. Kto? Gruba Lola. Na mnie w żadnym wypadku. No jak tak. Ja przepraszam bardzo, ja nie mam czasu. Ale ja mam czas. To poczta jest, przestań, to nie poczta. Pierdolnięci wszyscy dookoła. A te panie, te... No... A, te kasjerki w tych okienkach, te czaple, kurwa, te dzięcioły, kurwa. Żadna nawet nie zwróciła uwagi, żadna nie zareagowała i żadna nie powiedziała. Proszę o ciszę, bo nie można pracować. Żadna się nie wtrąciła, te dzięcioły siedziały jak głupie. No. Żadna się nie wtrąciła w tych, a okienek było 4. I kurwa, taki harmider był na poczcie. No dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. No nie poznaję. Nie? Nie. A czemu? No jakoś nie mogę po głosie poznać. No ale, taki miły głos. Czekaj. No? Rodzie? No coś prawie blisko. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ta, już nie wytrzymała ta kierownik zmiany. Mówi, proszę państwa, proszę opuścić pocztę, proszę przyjść jutro rano o godzinie 8 na pocztę, pozałatwiać sobie inne rzeczy. No i zamknęła pocztę i ludzi wyprosiła z poczty. I tak się rozegrał finał na poczcie. No, kurwa, wyłączyła się jebana Lolita. Papier trzyma słowy, werdek. Lekki, puszysty. Pocztę zamknęli, no, klozet. Klozet, zamknięte. A otwarte jak jest? Zaraz, klozet jest zamknięty, a otwarte? Jezus, wiedziałam. A, open jest otwarte, a klozet zamknięty. No, i tak się kurwa zaczęła na poczcie incydent wyszedł.